Marek Wnukowski, gerwazy. Myć nie lubi się gerwazy. Mama rano kilka razy pyta go, czy umył zęby i czy wodą dotknął twarzy. On przed lustrem długo stoi, robi focha, miny, stroi i przed myciem się ociąga. Twierdzi, że się wody boi. Pół godziny tak w łazience spędza, nim umyje ręce. Później długo, głośno sapie, bo się zmęczył przecież wielce. Mydło się za bardzo błyszczy i szkodliwe jest dla pryszczy, zębów też myć nie zamierza, szczotka przecież zęby niszczy. I się wcale z tym nie kryje, że się raczej rzadko myje. Wiecznie brudny ma kołnierzyk, bo ma zawsze brudną szyję. Mama ręce załamuje, kręci głową ciocia, wujek, a on tym, że brzydko pachnie, nic a nic się nie przejmuje. Dzieci to go unikają i złe zdanie o nim mają. Gdy pojawia się w pobliżu, wszyscy przed nim uciekają. Czytał oczywiście tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Jeśli podoba ci się to, co robię, wpisz w Google krzyżyk tata Mariusz i wybierz najwygodniejszą ścieżkę do pozostania na bieżąco. Ilisku, dzięki, że jesteś i do usłyszenia.